14 najczęściej odwiedzanych atrakcji na Gran Canarii. Cześć wszystkim! Oto kolejny odcinek Go See Around, a w nim mój personalny przewodnik po Gran Canarii. Czy wiesz, że trzecia co do wielkości wyspa archipelagu Wysp Kanaryjskich jest sama w sobie małym kontynentem? Od północy do południa i od zachodu do wschodu wyspy czekają na ciebie wulkaniczne, piaszczyste plaże, malownicze wydmy, pasma górskie, kolorowa architektura i wykwintne lokalne potrawy. A oto moja lista 14 najsłynniejszych atrakcji turystycznych na Gran Canarii, dzięki czemu możesz zacząć planować następne wakacje na tej niesamowitej wyspie już dziś. Numer 1. Dunas de Maspalomas. Wydmy w Maspalomas to unikalny, naturalny obszar na Wyspach Kanaryjskich, znany ze swojego piękna i różnorodności ekosystemów. Na 400 hektarach znajduje się przepiękna plaża, majestatyczne wydmy, gaj palmowy i słone jezioro. To niezwykłe połączenie pustyni i oazy zwiedzić można w najbardziej wysuniętej na południe części Gran Canarii, w otoczeniu słynnych kompleksów hotelowych dużego kurortu Maspalomas. Numer 2. Palmitos Park. Ten wspaniały park znajduje się na południu Gran Canarii, jest uważany za największą oazę tematyczną na wyspie. Park łączy w sobie funkcję rezerwatu przyrody, otwartego zoo i strefy rozrywki. Na terytorium 20 hektarów mieści się ponad 15 tysięcy gatunków roślin tropikalnych, w tym co najmniej 1000 gatunków palm, około 150 różnych gatunków ptaków, a także rzadkie drapieżniki, ryby i motyle. Numer 3. Crocodrilo Park. W Crocodile Park staniesz oko w oko z prehistorycznymi stworzeniami, które przetrwały 200 milionów lat ewolucji. Z odległości mniejszej niż 2 metry można podziwiać gigantyczne krokodyle, kameleony, jaszczurki i żółwie. Wszystkie sekcje parku są połączone w prosty i przemyślany sposób, dzięki czemu z łatwością zobaczysz, jak żyją i funkcjonują te niesamowite stworzenia. Bilet dla dorosłych kosztuje 17 euro, zaś dla dzieci od 10 do 12 euro w zależności od wieku. Numer 4. Playa de Amadores. Plaża Amadores, czyli w wolnym tłumaczeniu plaża kochanków, to spokojna, sztuczna plaża, idealna do wypoczynku na słońcu. Plaża jest osłonięta dwiema groblami, więc jej wody są zawsze spokojne, a biały, czysty piasek z pewnością spodoba się dzieciom. Niezwykły kolor wody jest zasługą piasku wymieszanego ze zmielonymi koralowcami, które przywieziono z Karaibów. Amadores posiada status błękitnej flagi od 2004 roku dzięki wysokiej jakości usługom, wypożyczalni leżaków i parasoli, płatnemu parkingowi oraz znacznemu wyborowi restauracji, barów i sklepów. Numer 5. Parroquia de San Juan Bautista de Arucas. Ta majestatyczna świątynia jest również znana jako Katedra Arucas. Duże kamienne wieże, ostre łuki i wyjątkowa fasada architektury neogotyckiej mieści różne kaplice, takie jak kaplica Matki Boskiej z Góry Karmel i inne ołtarze oświetlone przepięknymi witrażami. Po zwiedzaniu katedry możesz również zjeść lunch w jednej z restauracji w centrum Arucas lub odwiedzić gorzelnie Arehucas, które produkują wyjątkowy rum kanaryjski. Numer 6. Aqualand Maspalomas. Aqualand Maspalomas to park wodny w mieście Maspalomas na Gran Canarii. Dlaczego warto odwiedzić to miejsce? Główny powód to oczywiście dobra zabawa i mały zastrzyk adrenaliny. W Aqualand Maspalomas czekają na ciebie cztery niesamowite strefy tematyczne, dzięki czemu każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Ceny biletów wynoszą 34 euro dla dorosłych oraz 25 euro dla dzieci. Numer 7. Poema del Mar Aquarium. Akwarium Poema del Mar to światowej klasy atrakcja, która znajduje się w samym centrum Las Palmas de Gran Canaria. Powierzchnia oceanarium wynosi 12,5 tysiąca metrów kwadratowych, a jego akwaria i baseny są wypełnione prawie 8 milionami litrów wody morskiej i słodkiej. W oceanarium znajdują się trzy strefy tematyczne: dżungla, głęboki ocean oraz rafa morska. Akwaria i baseny są domem dla 350 morskich i słodkowodnych gatunków ryb, zwierząt i skorupiaków. Numer 8. Roque Nublo.
Roque Nublo to imponująca 60-metrowa skała o niezwykłym kształcie, położona w centrum Gran Canaria, na jednym ze szczytów górskich Parku Narodowego o tej samej nazwie. Podobnie jak większość naturalnych formacji wyspy, pojawiła się w wyniku aktywności wulkanicznej, która wstrząsnęła tymi obszarami około 4,5 miliona lat temu. Dziś do skały prowadzi szlak turystyczny, którym każdy może się wspiąć, aby zobaczyć tajemnicze piękno i podziwiać okolicę z jednego z najwyższych punktów wyspy. Numer 9. Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. Powszechnie znany jako Jardín Canario, został założony przez szwedzkiego botanika Erika Sventeniusa w 1952 roku w celu ochrony bogatej, endemicznej roślinności wysp. Dziś powierzchnia ogrodu botanicznego Viera y Clavijo sięga 10 hektarów, na których można spotkać około 500 gatunków roślin charakterystycznych dla Wysp Kanaryjskich. Numer 10. Puerto de Mogán. W południowo-zachodniej części Gran Canaria znajduje się jedno z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych miasteczek – Puerto de Mogán. Charakterystyczną jego cechą są białe, niskie budynki ozdabiane kolorowymi wykończeniami, zatopione w kwiatach i zieleni. Dzięki utworzonym tam kanałom, które przepływają bezpośrednio pod domami, miasto jest często nazywane Wenecją archipelagu kanaryjskiego. Numer 11. Plaza de Santa Ana Las Palmas – Stare Miasto Wegety. W sercu dzielnicy Wegeta znajduje się Plaza de Santa Ana, pierwszy plac miejski zbudowany na początku XVI wieku. Ta historyczna przestrzeń to monumentalny zespół architektoniczny, w którym znajduje się Pałac Biskupi oraz Archiwum Historyczne. Plaza de Santa Ana jest wzorem układów miejskich, które zostały wszczepione w dużą liczbę miast w Ameryce Łacińskiej. Strażnikami placu jest 8 wykonanych z brązu posągów psów, które pozostają niewzruszone przez całą jego historię. Numer 12. Plaża Las Canteras i promenada Las Palmas. Las Canteras to idealna plaża na długie spacery boso, ponieważ jej złoty piasek rozciąga się na ponad 2 km. W ciągu dnia można opalać się na piasku, wypożyczać parasole i leżaki lub surfować na południowym krańcu plaży. Przy plaży dostępne są również szatnie, prysznice oraz parking. O zachodzie słońca tarasy przy plaży zapełniają się, a kawiarnie, bary i restauracje przy promenadzie tętnią życiem do późnych godzin nocnych. Numer 13. Mirador de Balcón. Mirador de Balcón lub Garden Verde jest jednym z najbardziej imponujących punktów widokowych na Gran Canaria. Jest również znany jako Mirador El Paso Marinero i znajduje się wzdłuż wybrzeża La Aldea de San Nicolás. Cały taras został niedawno odremontowany i stanowi z pewnością jedno z najbardziej instagramowych miejsc na wyspie. Numer 14. Muzeum Cueva Pintada i Park Archeologiczny. Cueva Pintada to muzeum archeologiczne znajdujące się w małym miasteczku Galdar. Muzeum prezentuje nie tylko wyjątkowe odkrycia dla Gran Canaria, ale także dla wszystkich Wysp Kanaryjskich. Zwiedzający mogą wejść do jaskini, aby podziwiać obrazy przedhiszpańskie, domy aborygenów oraz dowiedzieć się więcej o zwyczajach i sposobie życia Guanczów. Ekspozycja muzeum łączy nowoczesne ekspozycje multimedialne z obiektami historycznymi. Mam nadzieję, że nasza lista 14 najczęściej odwiedzanych atrakcji na Gran Canaria pomoże Ci zaplanować niesamowitą wycieczkę na wyspę. Nie zapomnij polubić nasz filmik i nie wahaj się zostawić komentarz poniżej, aby podzielić się swoją opinią z innymi widzami.